Dobry wieczór Państwu. Witam po raz piąty. To już piąty dzień. Męczymy się, walczymy z tym lusem. Dzisiaj gościem wieczoru jest Paweł Szymański. Gra na harmonijce ustnej, gitarze akustycznej i gitarze dobro. To jest właśnie ten instrument. Gitara dobro. Swoją muzyką nawiązuje bezpośrednio do tradycji Piemont Styl. Inaczej określonego jako East Blues. East Blues. Posługuje się oryginalnymi technikami gitarowymi, charakterystycznymi dla takich muzyków jak Bleed Boy Filler, Little Lemon, Jefferson, John Hurt, Mans Lipscomb, Tamparet, Robert Johnson, Blind Will Johnson. Na jego repertuarze składają się kompozycje własne, jak i popularne standardy country bluesa, wykonywane w konwencji One Man Band. Paweł Szymański jest laureatem konkursu Zażarowany Świat Harmoniki w 93 roku w Poznaniu, pierwsza nagroda kategorii harmonika ustna. I rozgrzewki do Rady Blues 93, udział w koncercie wiełowo na tzw. Dużej Scenie Katowickiego Spotka. Współpracował ze swoim Krikras, obecnie z grupą Totem dla Flat Story. Paweł Szymański z Lisbarda Marlińskiego. Na początek mamy zgłoskowanie. Mieszkam w Lisbarku Welskim. Jako, że mieszkam na wsi prawie, nie większe niż to miasto, w którym teraz jesteśmy, Zakrzydło. Moja muzyka też jest raczej wiejska. Może na początek zagram taki standard Roberta Johnsona pod tytułem Rambling on my mind, czyli mam kłopot. I got rhythm on my mind.
zagram piosenkę charakterystyczną dla wykonawcy z północnej części stanu Mississippi, to Fred McDowell, który wywarł wpływ na wielu muzyków grających techniką slide, czy inaczej bottleneck. Bottleneck to znaczy szyjka od butelki. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja tutaj mam taką szyjkę od butelki. Utrąciłem ją wczoraj. Moi złośliwi koledzy twierdzą, że na każde granie mam inną szyjkę. Po prostu opróżniam butelkę, a następnie biorę sobie szyjkę, ale jest to nieprawda. Nie gustuję tego typu trunkach. Tak. Zagram zaraz piosenkę, którą dedykuję panu Pawłowi Ostafilowi z Krakowa, który gra już ją od 25 lat. Sunday Baby, czyli każdego.
Myślę, że trzeba zagrać może coś swojego. Zagram taki pastisz. Pastisz na blues po polsku. Piosenka się nazywa Miała wiele roboczych tytułów, więc zdaje się, że ostatnio zapisałem to. Ojej, zapomniałem. Już nie czekam. O. Jak ładnie, już nie czekam. Ostatniej nocy miałem taki sen, śniło mi się, że opuściłaś mnie. Odjechał pociąg, zgasły światła, zostałem sam. Dlaczego wszystko skończyło się? Jeszcze raz pytam, czy było tak źle? Nie żałuj teraz, nie. Niech stanie się, co ma się stać. Przecież to nie mogło wiecznie trwać. Odwrócę się. Zatytułowany St. James of My Mary, czyli Szpital Świętego Jakuba. I jest to taka opowieść taka, że w jakimś barze przysiadł się do mnie jakiś typ z zaczerwienianymi oczami podbity i zaczął opowiadać, jak to jego narzeczona leży w Szpitalu Świętego Jakuba sztywna i w ogóle. I następnie zaczyna roztaczać przede mną wizję swojego wspaniałego pogrzebu. Jak to go będą chować w kapeluszu i tak dalej. St. James i Pani Marzy, Szpital Świętego Jakuba. Proszę o ciszę, proszę słuchać. Dream.
tutaj chodzi o to, żeby stukać na przykład kuflem w stół. Ale w ten sposób. I read good night. Tam, 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 w ten sposób. Tak się stuka w niemieckiej knajpie. No. Jesteśmy w domu polskim, ale to nie szkodzi.